Zaczarowane chwile. Cześć, kochani, to ja, Felicity, wasza ulubiona lisiczka. Życie w krainie Enchantimals jest pełne śmiechu, zabawy i czarów. Na przykład, gdy odnalazłyśmy ukrywających się Danessę i Sprinta. Nie ruszaj się. Zdaje mi się, że kamuflaż działa. Musimy poćwiczyć ukrywanie się, Sprint. Albo kiedy Flap gdzieś zniknął, a ja wezwałam posiłki przez megafon z kwiatka. Szukamy zaginionego ulubieńca o imieniu Flap. Kto go znajdzie, niech przyprowadzi do altany. O, tu Danessa i Sprint pomogli wyleczyć skrzydełko Rudzika. Rób swoje, Sprint. Dobrze! A, lecznicze zioła, kolejna magiczna sztuczka. To działa! I oczywiście jedna z moich ulubionych chwil, słuchanie szemrzącego potoku. Co nam powiesz o Pater i Flapie? Byli szczęśliwi. A na koniec naprawdę magiczny moment. Pater i Flap uznali zaczarowany las za swój dom. Flap i ja chcielibyśmy wszystkim wam z głębi serca podziękować. Pomagaliście nam i daliście nam dom, za co jesteśmy wam dozgonnie wdzięczni. Zjawił szemrzący potok. Witajcie, to ja, Felicity Fox, a to kraina Enchantimals. A tam? Tam płynie szemrzący potok. Przepływa przez całą krainę. Szemrzący potok ma w sobie magię. Pokonuje długą drogę, więc widzi mnóstwo rzeczy. A kiedy nadejdzie czas, może ci wiele pokazać. Jest wszechwiedzącym źródłem mądrości. Felicity nauczyła się z nim porozumiewać. No właśnie, to bardzo się przydało, kiedy zniknął Flap. Flap zniknął. Pomożemy ci. Oby szemrzący potok nam pomógł. Znajdziesz czterolistną koniczynkę? Jasne, że tak. Trzylistna, trzylistna. Znalazłam. Dzięki. Co nam powiesz o Pater i Flapie? Dziękuję, szemrzący potoku. Twoje obrazy podsunęły mi pewien pomysł. Już chyba wiem, gdzie może być Flap. Znajdziemy cię! Miło was tu spotkać. Flap się znalazł? Jeszcze nie, ale myślę, że jest blisko. Ja też. I ja! Ja również. Spójrzcie! Flap! Pater! O, Flap! Jak dobrze, że się znalazłeś. Szemrzący potok wyjawił, gdzie był Flap. Pomógł nam go znaleźć. Widzicie? To ważne, aby szanować przyrodę i jej słuchać. O tak! Ale odrobina czarów też nie zaszkodzi. Witajcie, kochani! To znowu ja, Felicity Fox. O! Za chwilę na scenie kolejna para moich najlepszych przyjaciół. Jestem Pater Peacock, a to mój śpiewający towarzysz Flap. Razem tworzymy duet. Wspólne śpiewanie to jedno z naszych najbardziej ulubionych zajęć. To sprawia, że czujemy się dumni jak pawie. Zgadza się, Flap? Aha! Pater jest również bardzo modna. Jakie ładne piórko. Jeśli wepniesz je we włosy, doda ci szyku. Prześlicznie. Pater i Flap są naszymi nowymi przyjaciółmi w zaczarowanym lesie. Jesteśmy z gęstej dżungli. Na dalekim krańcu krainy. Tak, tam jest ciepło i pięknie. Tak! Troszczymy się o wszystkich, więc zadbaliśmy, aby Pater i Flap poczuli się jak w domu. Zaopiekujemy się wami.
nic nie będziecie musieli robić. Choć na początku Flap trochę się wahał. W końcu się przekonał. Cieszymy się, że mamy takich przyjaciół. Nie, nie tylko przyjaciół, rodzinę. La 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 la. Tak się cieszymy, że Pater i Flap zostają z nami. I nieważne, czy śpiewają, czy zajmują się modą, jedno jest pewne, zawsze będą trzymać się razem. Lody! Zawsze to powtarzam. Wspólny śmiech z przyjacielem jest najcudowniejszą muzyką. La 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 la. Witajcie, jestem Felicity Fox i przedstawię wam najzabawniejsze rockmenki w całej krainie Enchantimals. Cześć! Jestem Sage Skunk, a to jest moja perkusistka Kaper. Hejka! Sage i Kaper to niezwykły muzyczny duet. Są zawsze gotowe dać czadu. Wow, grasz na nich wszystkich? Aha. Kaper! Flap! Przyłączcie się! I ciągle rozśmieszają nas psikusami. Usiądź sobie. Dźwiękowa poduszka. Klasyka. To bardzo śmieszne. O, czy to ty i Kaper? O nie, powinnam cię ostrzec. Zdjęcie tryskające wodą? Jest częścią mojej kolekcji żartów. Masz ich całą kolekcję? No, oczywiście. To prawdziwe żartownisie. I Rockman. Jedyne w swoim rodzaju skunksiczki. Lubisz śmieszne żarty? Oczywiście. To źle, bo moje żarty brzydko pachną. To taki humor skunksa. Nasze żywiołowe i dowcipne przyjaciółki dbają o uśmiech na naszych twarzach. Jak pozbyć się zapachu skunksa? Zatkać sobie nos. I przypominają nam... Mocny przytulas, większy uśmiech i głośniejszy chichot. Sage, Kaper i ja liczymy, że pośmiejecie się razem z nami. Niezły żart, Kaper. Naprawdę nie wiem, skąd ona to bierze. Cześć, tu Felicity, zawsze do usług. Chcę wam przedstawić dwójkę moich wspaniałych przyjaciół. O, cześć, jestem Danessa, a to jest mój przyjaciel Sprint. Hejka! Dziś nasza kolej robienia kolacji dla przyjaciół. Nic nie uszczęśliwia nas tak, jak dbanie o najbliższych, prawda, Sprint? Aha! Danessa naprawdę wspaniale troszczy się o innych. Myślę, że już czas, żeby przyroda wykorzystała magię. Lecznicze zioła! Danessa jest najbardziej nieśmiała i cicha spośród nas. Nie ruszaj się. Zdaje mi się, że kamuflaż działa. No, może nie zawsze. A jak można zobaczyć, uwielbiamy kwiaty. Lubimy je podlewać, wąchać się, mówić do nich. Cześć, jak się czujesz? Kiedy ktoś z nas potrzebuje pomocy, Danessa zawsze pierwsza wkracza do akcji. Na zdrowie. W porządku? Tak, w porządku. Być może masz uczulenie na kwiaty. Ojejku. Sprint. Widzisz? Już nie ma kwiatów. Danessa jest niezwykle szybka. Chodźmy, pośpieszmy się. I zawsze bardzo współczująca. Zrobiłeś sobie kuku. Już lepiej. Zawsze to powtarzam. Szybki bieg jest super, ale zawsze zwolnij, by pomóc najbliższym. Mieszkańcy zaczarowanego lasu życzą wszystkim dużo spokoju, miłości i magii. Witajcie! To ja, Felicity Fox. Pokazałam wam już mój świat i ulubienicę Flick. A teraz przedstawię wam resztę moich przyjaciół. Oto dwójka z nich. Cześć!
Jestem Bri, główna projektantka, konstruktorka i piekarka do waszych usług. To jest Twist, asystentka głównej projektantki, konstruktorki i piekarki. Hejka! Kiedy Bri i Twist nie skaczą po zaczarowanym lesie z resztą naszej paczki, to taniec Skok Królika. Nie zgadniesz, kto wpadł na ten pomysł? To było super! Świetnie! Można je znaleźć w kuchni, gdzie testują nowe pomysły. Stworzyłyśmy swoją własną maszynę robiącą kanapki! Nadciąga! Już łapię! Świetnie! Widzicie? Bri i Twist zawsze wymyślą coś nowego i zabawnego. Bułka z masłem jak marchew z ciastem. Bri zawsze podkreśla... Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest zawsze pod ręką, blisko twojego serca. Nawet kiedy sprawy wymykają się spod kontroli. Troska o innych jest dla nas najważniejsza. Jest przepiękne. A zabawa leży w naszej naturze.